Siemanko, drodzy widzowie, witamy was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy po raz drugi w Pleszewie, w fabryce Famotu oraz DMG Mori. Jesteśmy na open house i zrobimy z tego jakąś fajną relację. Także zapraszamy do oglądania odcinka. Pozdro! Siemanko widzowie, jesteśmy już po oględzinach w DMG, widzieliśmy fabrykę, niestety nie mogliśmy tam nagrywać, ale obiecuję wam, że kiedyś to nagram i będzie fajny film. Tymczasem zaczynamy wejście do naszego showroomu, pokażemy obrabiareczki. Tymczasem jest tutaj z nami Paweł, nasz wspierający, piąteczkę Paweł. Siema. Bardzo nam miło, że mogliśmy się spotkać, w ogóle też piątka, widzimy wszyscy piątki. I co, lecimy na showroom, nie? Jakoś czasu wypić. Także zapraszamy do oglądania. Pozdro! Ok widzowie, no to zaczynamy nagrywanko, ale zanim jeszcze wejdziemy na showroom, przywitamy się z naszymi widzami, którzy przyjechali specjalnie przywiśpione. Tutaj z Pawełem, Konem przywiśpiłem, przybijemy jeszcze raz. Dzięki Kona, że przyjechałeś, dzięki Reset, dzięki Przemek. Super, bardzo nam miło. Jesteśmy niezmiernie z tego dumni, że mogliśmy się z wami spotkać, przywiśpione, pogadać, także zajebiście. Idziemy na showroom. Pozdro. Dobra widzowie, wjeżdżamy tutaj w końcu na ten showroom, odwiedzaliśmy fabrykę i teoretycznie zostało nam półtora godziny na zwiedzanko. Także zobaczcie widzowie. To jest ekipa. Showroom wygląda bardzo okazjonalnie. Także sobie zobaczymy do każdej maszyny. Do każdej jednej zobaczymy co tutaj się dzieje. I będziemy wam widzowie relacjonować. Fajnie, bo już jest późno, także są pustki. Można śmiało nagrywać. Także co widzowie? Lecimy po kolei! Yo! Dobra widzowie, mamy pierwszą tutaj tokarę NLX 2500x700, cokolwiek to znaczy, jest i Adrian, główny tokarz. Zobaczcie, tutaj macie. Mamy taki detalik. Detalik. Adrian, jak wypowiesz się na temat tego detalu? Bardzo, detal jest bardzo ładny ogólnie. No, może poprawek może by się prowadziło, nie, żartuję. Fajny detal. Głosi mu. Fajny detal, tu mamy odbiornik detali. Sonda oczywiście, napędzane tak. Narzędzia. Czyli maszyna petarda. Tak, tutaj można dołożyć przeciwdzieciono do tej maszyny? Dołożyć nie. Nie. Jako takie istnieją takie maszyny. No tak, ale to nie mam, bez przepytu. Siemano drodzy widzowie, tutaj mamy to kareczkę. DMG Mori NLX 2500. Tutaj będziemy obrabiać za chwilę detal. Powiedza napędzane narzędzia Y. Co leci? Wierto sandwika? Tak, wszystko sandwika. Ogólnie widzowie, już jest koniec tutaj pokazów. Ja pierdzielę, spóźniliśmy się, ale było tyle rzeczy do ogarnięcia, że po prostu nie zdążyliśmy. Okrężenie 50%. Mów Adrian, parę metry. 1000 obrotów. 15 setek na potugu. Obroty gdzie są tutaj? Tu. No i 1000 obrotów. 15 setek na obrót. No tu ładnie. Ładnie. A jaki to jest materiał? 45. Wiecie, masz 55% obciążenia. To jest tyle co nic. Może naprawdę nie czuję tego. No. Pasta. Aha, bo od razu toczy. Tarcza. 25% i 1000%. No, drajcze nie musi być w takim bedlaku. No, nie czuję, bo ta maszyna nie czuje, że coś tam robi. No, dziurki skrobią. No, ale poleciał schematy.
roku. 0,4 pasów. A to jakie jest? To jest 2 mm. 2 mm. Zanowanie. O, tu trochę gryzie. Na stronę? 5 mm na stronę i 5 tych posuwów. I VT 180. Ale leci z tematem. Leci, leci. Ale chodź, komentuj na żywo. Proszę Państwa, to jest czołg. Odtworzenie brania mam. Y40% i Z40%. AP 5 mm, 0,5 posuwów. No leci z tematem niemiłosiernie. No. Adrian, parametry? Parametry 0,35. VC 160 i bierze nie wiem ile 2 mm chyba AP 35 co Adam powiesz o tym? Wypowiesz się o tym? Z grube robiła zajebiście, nie? Ja mam no, taką zgrubę, takie posuwy to jest kurczę czołg, nie? Do milenia czuć, że właściwie nic nie czuć. Tak, ale dodatkowo tutaj do tej głowicy dochodzi jest oś Y, która tak, powinna tak. Jakby mniej być sztywna. Teoretycznie powinna być mniej sztywna, nie? Tak, a teraz to wszystko widać. Słuchaj tylko wrzeciona, nic nie słychać. Słuchaj no. Tylko samą obróbkę, nie? No, no, no. Dla mnie petarda. Zaraz będzie frezowanko. To widziałem, tutaj będą takie koła zębate robione. No. Detal chwycony jest tu za 20 mm na oko. Mhm. Ole, kurde, przeszło. Posuwy jest szybkie. Ale jedzie! Teraz 5 posuwów. Ale teraz bierze 5 AP chyba. 5 AP to jest? Tak. 5 AP. Leci 40%. Tu widzę do 200%? Tak. No to można powiedzieć, że maszyna nie czuje tego. Nie, nie czuje. Będzie frezowane. Frezowane, no. Chłodziewą by pana chwilę włączyć, czy nie? Bardzo, a później włączy, to mówię, jak no wiem, to no. Robiacie, no to szoktor termicznie napięcia no. I może spędzić, nie? No, rozumiem. I od początku można to ładne ząbki. Koło robią. Kurde, fajne te maszyny z Y-kiem są. Kurde, lipa, że ten, że już tu nic nie puszczają, kurde. No nie, spóźniliśmy się, mieliśmy spotkanie, jedno, drugie, oprowadzanie po pomocie, po DMG. I showroom praktycznie został na koniec, a tutaj wszyscy już składają rękawiczki. No. Szykują się do wyjścia do domu, ale rozumiem. Zobaczcie, że dzisiaj ostatni dzień, nie? Tak. A, coś tam nagrało. Nie tam na sam koniec przyszliśmy. Panie Andrzeju, jest problem. Koniec showroomu jest. Nie chcą nam obróbek puszczać. Andrzej zawsze musi z tobą się wyprowadzić na kurs. Ja tak jest. Tylko pan tutaj szanowny nas chciał puścić. O, jedzie tu. Głowica jedzie. Widzowie, mam nadzieję, że będzie widać. Na pewno będzie widać. Kurde, jestem taki zły, że normalnie za dużo czasu nam to wszystko zajęło. O kurde, no to. Trzeba uważać na oprawki. Tam idzie, nie wiem, ile tam było, milimetr? Dwa? Obok szczęk? No. Ale to prawda, trzeba uważać, jak sobie napędzane narzędzia ma, to dużo, no. Dużo rzeczy innych. No zobacz to. Ale szczęki masz, musisz mieć specjalne, nie? No, no ma, no ale... No nie, no z 4 mm będzie, nie? No. Gwintowni? No. Pozycjonowanie też pewnie dokładne jakieś. Do dychy na pewno, nie? Gdzie do dychy? Co? Do dychy jest stopni. Aha. Kowoluje ten. Co? Kowoluje ten ucinek. To szóstka, nie? No. Ja takiego nie używałem nigdy. Ja też nie. Wiesz dlaczego? Dlatego właśnie. No, no nie, nie zrozumiałem chyba. No bo drży, nie? Duży opór. Małe kawałek.
pojedzie. Może z grubnie gdzieś wcinać sobie i tak dalej, ale wykończeniowo to mniejszy. No. I tak lokator jest krótki. Co? Tak lokator jest krótki na tym. Mhm. No jest to. Co się będzie robił? Aha, te ścięcia. Jakie ścięcia? Są takie jakby... Aha. Płaszczenie. Na średnicy. Wszystko też na sandwichu, to musi kurde lecieć, nie? Dobre, dobre narzędzie, nie? Kurde, trzeba mieć pieniądze na taką maszynę, ja pierdzielę. I robotę, nie? Takie coś same serie i leci. A szynki, szunka. Szunka? A, Przemek mówi, że tu sam szunk będzie na maszynach. Tak? No. Testują go. Tutaj cięcia będzie. No. Teraz będzie koniec chyba, nie? No. Ale to na pewno nie wszystkim. No i drodzy widzowie, tutaj macie detal gotowy. Głowica. Ok, widzowie. Koledzy, którzy tutaj do nas przyjechali, znaczy do Pleszewa, ale z nami zwiśpione, postanowiłem poprosić ich o trzy zdania, jak tutaj było w DMG. Mega, może na początek Leszek, Leszek, trzy słowa. Mega, zajebiście. Zajebiście. Przemek, trzy słówka. Jak była atmosfera, zobaczyć od kuchni, jak to wygląda. Konat? Było super i maszyny robią mega wrażenie. Mega. Elegancko. I Paweł? Zarypiste za wrażenie, które było miło poznać i spotkać nowych kolegów. I firma godna polecenia. Elegancko. Dobra, problem widzowie jest taki, że mieliśmy dzisiaj dużo rzeczy do ogarnięcia w tym dniu. Kilka spotkań i tak dalej. No i co? Przyszliśmy, miał być showroom do 16 otwarty. Okazało się, że już tutaj wszyscy sprzątają. Poprosiliśmy jednego pana, aby nam puścił właśnie obróbkę z NLX-a. Udało się, no ale reszta tutaj już jest praktycznie wyłączona, więc za chwilę tylko z chłopakami, z Adrianem i z Patrykiem pokażemy wam, jakie maszyny tutaj stały. I niestety to będzie tyle. No ale cóż, obiecuję wam, że będziemy wracać do DMG. Będziemy nagrywać każdą maszynę z osobna, więc na pewno będzie się działo. Także zróbmy to przejście i pokażmy wam chociaż, jakie tutaj stały maszyny dzisiaj. Widzowie, DMU50. 5-osiówka. Tutaj widzimy, że robot się bawi. Ustawia sobie sztuczki. Takie fajne frezowanko widzę. Mhm. Aluminiowe. Przez tą szybkę można też nagrać, to lepiej widać, nie? Robota jest przeciwko temu, nie? Ona działa na zasadzie samego powietrza? Powietrza. A nie wiem. No, bo mi się tak wydaje, że to nie działa chyba na zasadzie samego powietrza. Wydaje mi się, że powietrze. Ciekawe, czy trudne jest zaprogramowanie takiego robocika, co? Myślę, że nie. Skrótka jest do roboty też. Dobra, chodź Patryk, Adrian rozmawia. Potem przejdziemy się chociaż po maszynach, bo widzowym już właśnie powiedziałem, że kurde... O, jakie perełki! No, zajebiste. To już takie formiarskie, nie? No, forma też, odlot jakiś. A tobie jak się Patryk podoba? Mega, ale trochę, tak jak za pierwszym razem, nie? Ale trochę lipa, nie? Że kurde, spóźniliśmy się. Tak, że się spóźniliśmy, że no, nie widać pracy tych maszyn, no, nie? No, ale co zrobić. Maszyna DMP35, nigdy się z nią nie spotkałem. Do tego pojęcia nie wiem, o co tu w niej chodzi, ale 5-osi też. Tutaj jest, to też jest podajnik ten.
automatyczny. To też jakaś pięcioosióweczka. Wszystko Szunka, nasz partner, kochani widzowie. Ok, lecimy dalej. DMP 35. Idziemy na DMF-a. Dzień dobry. Kolejna maszyna, która tutaj była, DMF 200x8. Spoko. Pulpit robi robotę. Tu już duże. Taka widać, że... Co? Duże, robi robotę. Pulpit? Skrętna głowica. Widać, a to jest chyba ta maszyna, gdzie może pracować na dwóch tych, nie? Tak mi się wydaje. No, nawet jest żaluzja. Czy przedziela się, no to na czym dzisiaj chyba nie odpalić, nie? No, nie chcę tutaj nic klikać. Maszyna na Henku. Bardzo fajne oprogramowanie, muszę wam powiedzieć. Fajna maszyneria, fajna. Lecimy dalej. DMC 65K. Panowie już sprzątają. O, frezarka pozioma. O kurde, ej, patrz. Nie dość, że frezarka pozioma, to jeszcze z uchylnym stołem. No i madle oczywiście Szunka. No petarda. A gdzie tu masz ten? Urzędzie? No nie tam, to nie? Tu masz. A, no. Kurde, zajebisto. No. Nigdy się nie spotkałem z taką maszyną z DMG, więc ciekawe. O, a. No ciekawa obróbka. Tu jest fajna mega maszyna. Tu? Zobacz ile tu zaraz zamontujesz detali, nie? A, bo to jest ten. To jest paletyzator. Nie? CMX50, o, to jest... Co? 10 plus jeszcze masz tutaj na tym. Czyli 5 osiówka. 11 leczewa. O, fajny tutaj. Widać coś? System aerowa. Wyświetlę tam. Widać, widać. Myślę, że widać. No to się nie dało też tam. Elegancka, tutaj NLX, który już pokazywaliśmy. Idziemy jeszcze patrzeć na drugą stronę. Detale pokażę, są dobre. Eleganckie detale. Te na pewno są nowe. To z powrotem było, jak już byliśmy ostatnio razem, nie? Tak, tak, tak. Ten to już pokazywaliśmy. Rybki na pewno nie było? Rybki nie było, no. Ale ładna rybka. Ładna, no. Śliwie by się spodobała. No. Kurde, fajnie, ten showroom robi mega wrażenie. Idziemy, Patryk, jeszcze tam, nie? DMG Mori. M1. I budżetowa maszyna. Na pierwszy rzut oka ona generalnie nie wygląda jak taka super budżetowa. Nie. Wkurza mnie generalnie to, że no już kurczę, nie mogli dołożyć paru groszy, żeby ten pulpit można było chociaż odsunąć. Na dachach. No, no, no właśnie, nie? No, a tutaj nie. No szkoda, szkoda. Ale też nie jest za dużo, żeby wiesz. No nie, nie, ogólnie ale myślę, że szłoby się przyzwyczaić. Wolałbym sobie tak prawo zerknąć. No ja też. Tutaj ty. Oprzeć się tak. Ta. I tutaj sobie coś klikać, ta, nie? Tak, tak. To by było mega. Dobra. I ostatnia maszyna, która tutaj była. CLX 450 TC. Tutaj już pan sprząta. Można nagrać jeszcze? O, dobrze ciona. Skrętna głowica. Widzisz, że ciągnął? Orzem? Ale zobacz, to jest już głowica, takie, no. Wiesz. 120 stopni, nie? No, no to jest ta, co była na tym całym tym. Pokazie. To już można żniwo uprawiać tą maszyną. No. No nic, Adrian, ja już powiedziałem widząc, że niestety dzisiaj nie będziemy mieli tego, co byśmy chcieli mieć, ale obiecuję wam, że będzie nagrywane w Peszewie więcej niż tylko drzwi otwarte. Też nie, ma open house. Też nie masz co obiecać, bo widzowie wiedzą, że tak będzie. Tylko potrzebujemy czasu, bo wspominasz to bardzo często. No tak, no tak. Rozmawiamy, wszystko jest na dobrej drodze. Obserwujcie nas, subskrybujcie, będziecie mieli więcej. Okay. Przejdziemy piątkę z widzami, tak, nie? Panie. I podziękujemy wam za wszystko. Tak? Nie, już spoko. Dobra widzowie, to by było na tyle. Niestety spóźniliśmy się na obróbkę, ale mam nadzieję, że to co nagraliśmy jest spoko. Ja będę chciał jeszcze z ludźmi, którzy tutaj nas znają, zbić piątkę. Także zacznę od Adiego. Dzięki, Kasper. Dzięki. Piąteczka. Fajnie było. Cześć. Leszek, Konrad i Paweł. Zajebiście. Okej. Okay.
to by było na tyle. Widzowie, bardzo dziękujemy za wszystkie lajki, subskrypcje, za dosłownie wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się na live'ach. Serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się gorąco, cześć, pozdro!